Okej, przyznam się wam, że po obejrzeniu pierwszego trailera Nowych Saintsów miałem mieszane uczucia. Materiał wskazywał na poważniejsze niż dotychczas podejście do tematu i po krótkim seansie jakoś przestałem się interesować losami tej gry. Tym razem Hype Train nie zajechał, więc kiedy dostaliśmy zaproszenie na pokaz tytułu, z ciekawością je przyjąłem. Jeśli jesteście ciekawi, czego się tam dowiedziałem, oglądajcie. Pierwsza rzecz, jaka mnie interesowała, to podejście do poczucia humoru. Jak zapewne pamiętacie, trzecia i czwarta część Przygód Świętych nie miała hamulców. I dla tych, którzy nie grali, dokładnie to mam na myśli. Te gry nie miały hamulców, a poziom żartów mógł spaczyć niejedną czystą duszyczkę. Dlatego bałem się, że zbyt realistyczna estetyka może to wypaczyć, ale jestem już spokojny. Chyba. Na pokazie byłem świadkiem scenki, w której jedna z bohaterek zrobiła szaloną akrobację samochodem, wylądowała bokiem na billboardzie i przewróciła go na przeciwników. W innej sekwencji trafiacie na napakowaną bossówę z miniganem, która potrafi przyjąć tak lata kilkanaście magazynków amunicji. Więc przynajmniej o zbytni realizm nie musicie się martwić. Zwłaszcza, że macie takie mechaniki jak surfowanie na dachach, co w praktyce jest kładzeniem się na samochodach i prowadzeniem stamtąd do strzału. Coś a la Just Cause, tylko mniej efekciarsko. Chociaż, kto wie, to jednak nie jedyna inspiracja, bo postać posiada jumpsuit. Pędu nie nabieracie jednak za pomocą linki, a odbijając się od NPC-ów jak chrzaniony Mario. Co do samego humoru, ciężko stwierdzić po pokazanym fragmencie, bo nie było tam stricte komediowych scenek. Sami twórcy na pytanie o siłę żartów powiedzieli, że będą bardziej stonowane niż w trójce, ale mniej niż w dwójce. Co to znaczy? Przekonamy się w przyszłości. Brak trzymania się realizmu daje nadzieję, ale nie chcę się hajpować, dopóki nie mam pewności. Zwłaszcza, że twórcy wspominali coś nawet o wzruszających momentach, więc pozostawię to chwilowo bez komentarza. Widać, że ogromny nacisk położono na kastomizację. Nie tylko bohatera, ale ogółem wszystkiego. Samą postać możecie stworzyć na 100 różnych sposobów. Twórcy pokazali, że da się zrobić nawet mrocznego elfa, więc nice. Możecie mieć protezy, wybierać skarpety, durne kostiumy, do wyboru do koloru. Tym razem nie bawiono się nawet w wyjaśnianie z operacją plastyczną, a wygląd możecie zmienić w każdej chwili z pozycji telefonu w grze. Do tego dochodzi personalizacja broni i pojazdów. I to dość szczegółowa, bo w grę wchodzą pomniejsze elementy, jak choćby felgi. Idziemy dalej. Możecie całkiem zmienić wygląd broni, na przykład stworzyć rakietnicę z teksturą futerału na gitarę, bo kto wam zabroni? Dodatkowo wracają możliwości personalizacji członków gangu, jak mają być ubrani i jakich pojazdów używać. Tutaj też obstawiam, że kastomizacja pójdzie dużo dalej niż w poprzednich częściach. Teraz coś o mapie. Santo i Leso podzielone jest na 9 dzielnic kontrolowanych przez 3 dominujące gangi. Klasyka. Podczas eksploracji możecie spotkać randomowe wydarzenia jak furgonetka przewożąca pieniądze czy ulicznych grajków. Twórcy reklamują miasto jako pełne aktywności, ale ciężko na razie stwierdzić, czy dotrzymają słowa. Dochodzą też specyficzne skille jak skanowanie wrogów przez ściany czy płonąca pięść. Można mieć naraz 4 umiejętności do wyboru plus perki pasywne. To może być ciekawe urozmaicenie, ale nie dające uczucia takiej potęgi jak w czwórce. Nie żebym za nią nie tęsknił, ale dzisiaj nie o tym. Podsumowując, widać, że Saintsi będą kawałem dobrego sandboxa z ogromnymi opcjami personalizacji postaci i przedmiotów. Zastanawiam się tylko, czy to wystarczy. Wciąż nie jestem pewien, na ile historia będzie w stanie obronić się bez szaleństwa z trójki czy czwórki, ale mogę tylko dać twórcom kredyt zaufania. Tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę, Kacper Pusztuk, Polsat Games.